Dobry wieczór. Znaczy jeszcze nie dobry wieczór, bo jeszcze nikogo nie ma, ani jednego widza nie ma. To jak nie ma na razie widzów, to ja teraz będę właśnie, bo malowanie live jest o malowaniu. Zero. Zero widzów jest. Jak jest zero widzów, to ja teraz będę malować. Może ktoś przyjdzie w międzyczasie. Nie ma widzów. Nie ma widzów. A maluję taki obraz. Znaczy, wykańczam, dosłownie już tylko wykańczam, bo to już jest prawie że skończony, tylko po prostu wykańczam. Wykończeniowe takie są. Roboty wykończeniowe. No ale i tak na razie nie ma widzów jeszcze, także jeszcze nie ma co w ogóle mówić cokolwiek, bo jeszcze na lejwie nie ma widzów. To później pokażę ten obraz, jak będzie przynajmniej kilku widzów. Nie ma, nie ma, nie ma widzów, nie ma. Lisior jest pierwszy widz. Lisior, ale mało osób. Ładny obraz. Pozdrawiam. Hej, ja nigdy nie pędziłem, nie umiałem malować.
A, pędzlem. Nie pędziłem, tylko pędzlem. Ja nigdy pędzlem nie umiałem malować. No. Nie trzeba koniecznie umieć pędzlem malować. Można też innymi malować. Czymś innym też można malować. Zależy co kto uważa, czym mu się najlepiej maluje, tym może malować. Niekoniecznie trzeba pędzle używać. Są na przykład tacy, że malują na przykład rękami, palcami. Bo właśnie nie chce im się malować pędzelkiem, to po prostu malują, bierze farbę w ręce, ciach, ciach na płótno, rozmaże, znowu następną, znowu ciach, 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 rozteguje. I taki obraz to mu zajmie dosłownie, malowanie takiego obrazu to mu zajmie chyba z 10 minut najwyżej. 10 minut obraz namalowany po prostu. Weźmie z tuby, jedna tuba, druga tuba, nateguje ciach palcami, rękami. Później tylko ręce umyje, albo w ogóle rękawiczki ubierze na ręce takie jakieś gumowe i nawet nie musi rąk myć, tylko po prostu weźmie z resztek farby te rękawice, po prostu wyrzuci. I obraz jest wtedy taki ktoś ma obraz błyskawicznie namalowany, no bo pędzelkiem, pędzelek, o malutki pędzelek i takim malutkim pędzelkiem to się długo maluje, to jest żmudna praca, to nie jest. To nie jest hejsiup. Hejsiup to jest tak, jak właśnie mówię, jak ktoś maluje tym. Jak ktoś rękami maluje. Jak ktoś rękami maluje, to hejsiup, bo dosłownie bierze, rozmaże w jedną stronę, w drugą stronę, rozmaże, pomiesza te kolory najprzeróżniejsze. I tymi, i rękami te jakieś tam porobi takie, jakieś takie, żeby były jakieś takie różne kształty. I obraz jest gotowy, namalowany. Tenże, a nawet był kiedyś ktoś taki, jakiś malarz, o nim pisali w internecie, że malował obrazy, malował siusiakiem. Tak więc, że różnie to. Chociaż jeśli chodzi o to, malowanie obrazów siusiakiem, to raczej po prostu to był specjalnie tak zrobiony taki chwyt, żeby po prostu ludzi przyciągnąć do jego obrazów. No bo co, jak napiszę, że obrazy malowane pędzlem, no to pędzlem to maluje, to każdy maluje pędzlem, to nic takiego nadzwyczajnego, ale jak namaluję, napiszę, że obrazy są namalowane siusiakiem, no to wtedy zainteresowanie od razu wzrasta.
A czym on tam naprawdę malował te obrazy, to przecież tego nikt nie wie, nie? No ale tak jak mówię, no naprawdę pędzelkiem to jest żmudne malowanie, bo to trzeba tym pędzelkiem tak dokładnie namalować, ale tak jak właśnie mówię, tutaj jak widz jeden napisał, że nie umie malować pędzelkiem, to ja właśnie mówię, nie trzeba umieć malować pędzelkiem. Można malować właśnie różnymi przyborami do malowania. Nie tylko pędzelki są do malowania. Można w różny sposób malować. A kto? Sobie co wymyśli, to już jest jego. To już jest jego warsztat, że tak powiem, malarski. Co sobie kto wymyśli, czym będzie malować, nie? Czy tym, czy tamtym będzie malować? No, tak jak ten właśnie, ten malarz, co malował siusiakiem swoim, to był właśnie jego warsztat malarski. No i jego obrazy właśnie były popularne i są na pewno dalej popularne, bo skoro o nim pisali, to pisali na pewno, na całym świecie pisali. Że jest taki malarz, który maluje siusiakiem i wtedy po prostu miał olbrzymie wzięcie. No ja jeszcze nie malowałem w ten sposób, ale kto wie. Starożytną drukarką. Jest gościu, co jakimś cudem maluje taką starożytną drukarką. Starożytną drukarką? To był taki performance, Gracjan. Znaczy, że takim czymś, co maka taką klawiaturę i takim z atramentu te literki się robią.
No, różnie, różnie ludzie, różnie po prostu, różnie kombinują po prostu jakieś różne kombinacje, bo przecież nie tylko, na przykład nie tylko farbami malują, ale jakieś na przykład jakieś tam naklejają jakieś różne rzeczy naklejają, jakieś robią właśnie takie kolaże. Zresztą, jeśli chodzi o kolaże, to mój wujek z Krakowa i nie tylko z Krakowa, bo ten też wujek z Opala, to też się specjalizował, też się w kolażach specjalizował. Tylko wujek z Opola to kolaże takie fotograficzne robił, natomiast wujek z Krakowa to robił właśnie kolaże właśnie takimi różnymi, właśnie takie na płótnie i właśnie robił takie różne kolaże, czyli na przykład brał i jakieś tam rzeczy wycinał. I naklejał, i takie różne właśnie kombinacje montowania. No ale jeśli chodzi o właśnie o kolaże, no to też po prostu, no to zależy, co kto lubi i jak lubi, to tak, jak ktoś czuje, to tak maluje. A jak ktoś nie maluje, to nie maluje. Ważne jest, jak to ktoś powiedział, w malarstwie jest ważne, żeby ktoś coś robił i malował z pasją. Bo jak maluje ktoś tylko dlatego, że na przykład jakiś artysta po prostu maluje tylko dlatego, bo skończył Akademię Sztuk Pięknych i po prostu nic innego nie potrafi robić, no to się bierze za malowanie, bo skończył akademię i maluje tylko dlatego, bo musi, no bo nic innego nie umie. Innego wykształcenia nie zdobył. Nauczył się na Akademii Sztuk Pięknych malarstwa, więc tylko to umie, więc tylko to robi. No i na tym wszystko polega. No to wtedy to wtedy nie jest fajnie. Jak maluje tylko dlatego, no bo po prostu ma wyuczony taki zawód po prostu malarza. Jednak do wszystkiego potrzebna jednak jest pasja, nie? Że trzeba mieć tą pasję. No ale
Wiadomo. Różnie to w życiu bywa po prostu, bo czasami to bywa tak, że po prostu rodzice swoje dzieci po prostu wysyłają gdzieś tam, bo im się tak podoba i nawet się nie pytają swoje dzieci, czy chcą, czy nie chcą, tylko po prostu wysyłają, bo sami by tak chcieli na przykład. Na przykład wysyłają do szkoły muzycznej, albo do szkoły właśnie plastycznej, albo jeszcze do jakiejś tam innej teatralnej, czy jeszcze innej. Ale czasami bywa tak właśnie, że to tylko rodzice mają taki po prostu taką tęsknotę do jakiegoś tam czegoś, a tymczasem dzieci się chcą zajmować czymś innym zupełnie, bo co innego je interesuje. No, ale tak to jest. I co tu wiele gadać? Nie ma co gadać. Nie ma co gadać, tylko trzeba malować. No i po prostu jest tak, że można powiedzieć, że ten obraz jest już prawie skończony po prostu. No jeszcze tylko tutaj po prostu muszę autograf dać. No, obraz jest skończony już. No co tu jeszcze malować? To już jest wszystko dobrze. Już nie ma co przesadzać, bo czasami to jest tak, że właśnie człowiek sobie tak namaluje, już niby skończone, a sobie myśli, a jeszcze coś tutaj, jeszcze coś tego i czasami można przedobrzyć. Czasami można przedobrzyć. Czasami można po prostu za dużo po prostu chcieć, a potem po prostu jest ten obraz wtedy już za bardzo po prostu przedobrzony jest. Także nie ma co tak przedobrzać. Trzeba tutaj tylko się podpisać. Ja się podpisuję właśnie też właśnie pędzelkiem, farbą, bo kiedyś to właśnie mi mój wujek właśnie mówił, żeby się podpisywać na obrazie jakimś tam pisakiem, mazakiem czy czymś tam. Ale nie, ja później jednak doszedłem do wniosku, że jednak farba po prostu najlepsza jest. Po prostu do podpisywania tutaj z przodu na obrazie, bo z tyłu gdzieś to można sobie tam nawet podpisywać długopisem, ale z przodu, z tyłu, z przodu to jednak to nie jest tak, że weźmie flamastra i flamastrem się podpisze,
To już się kiedyś, to już dawno temu się przekonałem, że jednak podpisy, autografy na obrazie robione jakimś flamastrem, nawet takim specjalnym wodoodpornym flamastrem, czyli takim wytrzymałym, to mimo wszystko po prostu to nie jest to. Jednak farba jest po prostu najlepsza. Najlepiej po prostu podpisywać się farbą. Na obrazie się podpisywać farbą, a nie jakimś flamastrem, czy pisakiem, czy długopisem, czy czymś jeszcze innym. Zresztą z tyłu, na odwrocie, to ja też się zawsze podpisuję, czekam aż obraz całkowicie wyschnie, wtedy odwracam na drugą stronę i na odwrocie też podpisuję się też właśnie farbą, pędzelkiem farbą się podpisuję, bo jednak farba jest po prostu najbardziej odporna na działanie czasu. Natomiast jakieś takie podpisywanie się flamastrami, czy długopisami, czy czymś tam innym, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Wiem to ze swojego po prostu doświadczenia, także. Zawsze podpisuję się farbami. Oczywiście, no, wiadomo, że to wymaga czasu, nie? Takie podpisanie się pędzelkiem, farbką, to wymaga dużo więcej czasu i roboty niż po prostu tak wziąć flamastrem czy pisakiem i podpisać się raz, dwa. No ale w obrazie przecież nie najważniejszy jest czas, tylko jest najważniejsze, żeby było. Żeby było zrobione na długi, długi czas, bo to obraz nie maluje się na rok czy na dwa, tylko na wiele, wiele. Na wiele, wiele lat. Wiele, wiele. No bardzo długo się obrazy maluje. Dobra. Mam podpisany. A jeszcze właśnie, co ciekawego, bo jak my się tak patrzymy na obraz teraz, o tutaj, już jest podpisany, elegancko zrobiony. Jak się człowiek tak patrzy na ten obraz, to się wydaje, że wszystko dobrze, elegancko, ale to też wiem ze swojego doświadczenia, że po prostu najlepiej zrobić po prostu sobie zdjęcie tego obrazu. Jak sobie się zrobi zdjęcie, fotografię, to wtedy wyświetlić to zdjęcie na monitorze komputera i wtedy się popatrzeć i osądzić, czy jest wszystko dobrze, czy nie. Bo czasami to tak, jak się człowiek patrzy, to tego nie widzi, ale jak zrobi zdjęcie,
to coś tam właśnie można zauważyć, że coś tam gdzieś trzeba coś poprawić, coś dopracować, coś domalować albo coś elegancko jeszcze wykończyć, czego nie było tak widać po prostu, jak się człowiek tak patrzy na obraz, to tego nie widzi, ale jak zrobi zdjęcie, to wtedy może zobaczyć, że gdzieś tam coś trzeba dopracować. Czasami po prostu coś wyrównać trzeba. Czasami właśnie takie drobiazgi jakieś wyrównać trzeba, coś że jeszcze właśnie jutro sobie jeszcze zrobię zdjęcie tego obrazu i wtedy po prostu jak się popatrzę na zdjęcie, to wtedy jeszcze na zdjęciu mogę właśnie dostrzec, że coś gdzieś tam trzeba coś na przykład poprawić. To się można zobaczyć później. Na zdjęciu. Ale też jest ważne, żeby nie przedobrzyć. No to by było na razie, na tyle. Także obraz jest skończony, namalowany, a ja teraz wezmę i tutaj jeszcze domaluję w innym obrazie. Domaluję Tu mam taki obraz, tutaj będę musiał właśnie dać tutaj, w tym miejscu, tutaj jest miejsce na autograf, ale jeszcze raz namaluję tutaj żółtą farbą. Bo za pierwszym razem jeszcze słabe krycie było. To jest właśnie z tymi pędzelkami czasami, że po prostu z patyczka ten pędzelek po prostu wychodzi. Czasami to tak się dzieje. Trzeba o wgnieść i wtedy się trzyma. Dobra. A kto co pisze na live'ie? Ile ten obraz ma? Na płótnie to może być. Panie Gacjanie, obraz piękny kojarzy mi się z Afryką.
Pozdrawiam, pozdrawiam. Nie da się malować po prostu. Wszystko naraz. Malować i czytać wiadomości to nie. To się tak nie da. To jest albo malowanie, albo czytanie. Zresztą przecież jak ci jacyś tam robią te takie live'y, pato streamy, to też przecież nie siedzą i nie czytają cały czas, tylko właśnie są zajęci jakimiś tam właśnie takimi wygłupami czy innymi sprawami, a nie żeby tak po prostu siedzieć i cały czas komentarze czytać, no bo nie da się tak cały czas. No, jest tutaj. Tu jeszcze tak coś. Dobre. Dobra. I tutaj na tym żółtym pasku później namaluję, dam swój autograf. A teraz znowu mi się ten po prostu patyczek od tego metalowego. Dobra. Dobrze, co kto tutaj, kto co pisze? Panie Gracjanie, ja kiedyś malowałem węglem w szkole na plastyce. To jeśli chodzi o węglem, malowanie węglem, to ja nigdy nie malowałem. Nigdy mnie jakoś to po prostu... To zależy, no zależy co kto lubi, no. Mi bardziej właśnie farby jakoś pasują. Tenże malowanie węgielkiem, czy kredkami, pastelami malowanie. Pastelami to ja próbowałem malować, bo moja ciotka na przykład to malowała dużo obrazów pastelami. Ja też sobie kiedyś kupiłem pastele. I nawet tam jeden obraz namalowałem pastelami. No ale co? Jakoś mnie to nie pociągło, to malowanie tymi pastelami, tak więc, że jednak wolę farbami malować.
tak samo właśnie jakimiś kredkami, ołówkiem, czy właśnie tak jak tutaj Grandi pisze, że tym węglem malował. No to ja też, to ja nie, to ja właśnie węglem nie. Osiemnastu widzów, 27 polubień, wielkie dzięki. Znaczy się takim czymś, co maka taką jopkę B, klawiaturę i tamto. Gracjan, pozdrów sąsiada Kacpra, co pękła mu szyba i ma dzień wolnego. To ja nie wiem, że pękła mu szyba? A, w samochodzie chyba, to o to chodzi, nie? O ile rozumiem, o ile dobrze rozumiem, że w samochodzie pękła mu szyba i ma dzień wolnego z tego powodu, że pękła mu szyba w samochodzie. To ja nie wiem. To ja nie wiem, o co, a i jak to, co to. Fajnie, że pokazuje, że malujesz obrazy, to jest taki performance. Ładny obraz, dzięki, dzięki. Dobry wieczór. Czy będą jeszcze jakieś filmy z gotowania? Lub live jak 2 lata temu z tą maskotką, pozdrawiam. A no, może będą, może coś tam takiego. Się zrobi. Jakieś takie filmiki z maskotką. A to dobrze, że mi ktoś o tym pisze, bo ja nawet nie wiedziałem, nie wiem po prostu, czy się komuś podoba ta maskotka, czy się nie podoba, czy ma być, czy nie ma być. Czasami to niektórzy tak sporadyczne, tylko takie komentarze krótkie dają po prostu, a po prostu później ja nie wiem. Czy coś się podoba, czy się nie podoba. A nawet jak ktoś napisze, że się podoba, no to tylko tak krótko napisze, że się podoba i nie wiadomo, co się podoba. Czy podoba się to, czy tamto, bo przecież samo napisanie, że się podoba, to jeszcze nic mi nie mówi, no bo co się podoba w takim na przykład Gotuj z Gracjanem, to co się podoba? Czy się podoba jakaś maskotka, czy się podoba kuchnia, czy się podoba, nie wiem, garnek, czy się podoba jakiś tam co innego znowu, czy się podoba, czy się nie podoba. To dobrze, że napisał właśnie tutaj mi ktoś o tej maskotce, bo teraz to będę wiedział,
że jednak zainteresowaniem się cieszy, czyli że nie jest to tak, że się nie podoba nikomu, albo że się nie podoba, albo że nikt nie zwraca uwagę, tylko znaczy, że jednak widzowie zwracają uwagę, a to jest ważna informacja, bo to wtedy ja wiem, co się cieszy zainteresowaniem. Obraz kojarzy mi się z Afryką. Mi się z Afryką obraz, ale piękny. A ten królew. Królew, tak, bo to jest królew. Tak, to Afryka, tak. Królew to tak, to Afryka. Afryka. Ameryka jeszcze też może, ale głównie Afryka, tak, jednak królew to głównie jednak Afryka. Nie Ameryka, tylko właśnie Afryka. Oj. Dobry wieczór, Gracjan Marika. Dobry wieczór. Witam serdecznie, Gracjan, i pozdrawiam milutko Alicja Lato. Alicja Lato, a ja na to jak na lato. Dobry wieczór, Alicja Lato. Pozdrowi, Iza, senior Kurkenan, witam, hej Kurkenan, senior Malika i Gracjan, senior Iza. Miłosz, zero donatów. Ludzie zapomnieli, ile frajdy i uśmiechu im sprawiłeś. Przykre. Jeśli mogę, to proszę o pozdrowienie od Izwał Brzycha. Trzymaj się. 4,52 złotego. Miłosz, dzięki wielkie za donata z... pozdrowienie Ady. Z Wałbrzycha. Pozdrawiam Adę z Wałbrzycha. Podziękował. Pozdrawiam Adę z Wałbrzycha. Ada. To kiedyś taka była piosenka. Przedwojenna. Ada. To nie wypada.
Pozdrawiam Adę. Bardzo ładne imię, Ada. Chociaż chyba właśnie kiedyś było bardziej popularne to imię Ada. A potem jakoś tak mniej było popularne. Nie wiem jak teraz, może teraz znowu. Przynajmniej na przykład jak ja chodziłem kiedyś w dzieciństwie do szkoły, to u mnie w szkole to nie było nikogo o takim imieniu Ada. Nie było w ogóle. Ani jednej Ady nie było. Natomiast Ewy i Kasie to mnóstwo było. Ewy, Kasie, strasznie dużo, Beaty jeszcze. Jeśli chodzi o imiona, to z imionami to tak jest, że są okresy, że są jakieś tam imiona popularne i wtedy dużo ludzi te imiona nadaje swoim dzieciom i się bardzo często spotyka te imiona, a znowu są imiona, które akurat w jakimś okresie są mniej popularne, mniej je się spotyka, ale to tak jak właśnie mówię, no zależy po prostu od czasu, że w jednym czasie mniej popularne, w innym czasie jest więcej popularne imię. A czasami bywa tak, że są imiona w ogóle, które w ogóle wyszły w ogóle z użycia. Tutaj na przykład imię, a zresztą nie będę mówić tutaj, ale jest kilka takich imion, że już teraz właściwie to już, ale nie chcę mówić, bo jeszcze się okaże, że ktoś gdzieś takie imię ma. I będzie mu przykro, tak więc, że nie mam, nie będę gadać. Natomiast moje imię Gracjan to jest tak właśnie, że były okresy, że też właśnie, że było bardziej popularne, mniej popularne. I teraz był chyba jakiś taki okres niedawno, że to imię właśnie było więcej popularne, bo właśnie tak
Były okresy takie, że nie było, po prostu nie było Gracjanów i tylko ja miałem takie imię, to teraz na przykład można spotkać nawet sporo Gracjanów jest. Także to imię Gracjan po prostu stało się bardziej się teraz stało popularne niż kiedyś było. Hej król Kenan, witam, witam. U mnie nie było w klasie o takim imieniu, ale dobrze wspominam czasy szkolne. No, po pewnym czasie to chyba każdy dobrze wspomina czasy szkolne, chociaż jak sięgnąć tak pamięcią wstecz, to zazwyczaj jednak większość właśnie chciała jak najszybciej skończyć szkołę i już jak najszybciej wyjść i mieć spokój od szkoły. No ale potem po latach się wspomina przyjemnie czasy szkolne. No. Tak to jest, że jak ktoś chodzi do szkoły, jak uczy się, no to wtedy marzy o tym, żeby jak najszybciej się ta szkoła skończyła i już mieć spokój od szkoły. Ale znowu właśnie później wspomina się z przyjemnością. I tak to jest, że nie wiadomo czego ludzie chcą. To tak jak z pogodą. Zawsze narzekają i niektórzy narzekają i to im za ciepło, to im za gorąco, to im to, to im tamto, to im znowu kiedy indziej to znowu za zimno, to znowu za mokro albo za sucho i tak w kółko po prostu pokolenia mijają, ludzie się zmieniają, przychodzą nowi, a na pogodę cały czas narzekają niezależnie od pokolenia, które, jakie pokolenie przyjdzie. To na pogodę narzekają ludzie po prostu. A tymczasem przecież żyją pod kloszem. Pod kloszem żyją po prostu, bo tutaj na ziemi to po prostu są, mamy tutaj warunki, no jak to, dosłownie jak pod kloszem, bo przecież w kosmosie to po prostu są okropne różnice temperatur, że w jednym miejscu jest +100, w
a w cieniu minus 100 stopni. I są w ogóle warunki po prostu na przykład na takim Marsie. Albo tak jak właśnie mówili o, że jest taki księżyc Jowisza. Księżyc Jowisza, na którym by można było zamieszkać. No i tak, ja to czytam, no i wszystko niby pięknie, ładnie. Mówią, że tam na Jowisz, to znaczy nie na Jowiszu, tylko na Księżycu. Na Księżycu Jowisza by można było zamieszkać, by mogło być tam życie. I nawet właśnie, nawet już niektórzy tam jakieś takie plany tam snują, jakby na ten księżyc Jowisza można było się dostać i tam osiedlić, ale tutaj wszystko pięknie, ładnie, a tu tymczasem okazuje się, że ci ludzie tam żyjący na tym księżycu, tego Jowisza, by musieli mieć cały czas na zewnątrz po prostu jakieś takie skafandry kosmiczne, które są jeszcze bardziej odporne niż te obecne skafandry, które mają kosmonauci, bo te skafandry, tam było napisane jak w jakichś tam przedziałach, że na różnicę temperatur są odporne plus, minus, a te by musiały być po prostu odporne na temperatury minus 100, plus 100. Tak więc, że no straszne są po prostu warunki na tym Jowiszu, na tym księżycu Jowisza, bo to nie sam Jowisz, ale ta planeta, właśnie ten księżyc Jowisza jest troszeczkę mniejszy od Ziemi, ale coś tam było powiedziane, że coś tam jakieś właśnie mogą być odpowiednie warunki, żeby po prostu ten księżyc mógł być zamieszkały przez ludzi. No ale co z tego? Oni sami tam w tym artykule napisali, że ci co by tam lecieli na ten księżyc tego Jowisza, no to po prostu podróż w jedną stronę. To nie jest tak, że ktoś poleci, spodoba mu się to, zostanie, nie spodoba mu się to, powie, wracam z powrotem na Ziemię, nie? Nie. To już jest tak długa podróż, że po prostu to by była podróż w jedną stronę. Tam po prostu by musieli zasiedlić ten księżyc. No i później już by były tam następne pokolenia by się rodzili następni ludzie już na tym księżycu, by tam po prostu mieszkali. Już na stałe by mieszkali, już nie ma powrotu. Bo odległość jest jednak tak na tyle wielka, że
że jakby ktoś nawet jakby mu pozwolili wrócić z powrotem na ziemię. Dołu mi piękne obrazy, pozdrawiam 28,59 złotego. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wielkie dzięki za donate. Tak jak właśnie mówię, nawet jakby ktoś komuś pozwolili wrócić z powrotem na ziemię, no to albo by nie doleciałby, tylko w międzyczasie by umarł w podróży powrotnej, a nawet jakby doleciał na ziemię, no to już byłby po prostu całkiem starym człowiekiem, no i po prostu całe czy pół życia spędzonego na podróży w rakiecie kosmicznej, no to nie jest nic takiego fajnego wcale. Że nie wiem jak to sobie ludzie w przyszłości poradzą właśnie z tymi podróżami międzyplanetarnymi, no bo to są jednak takie odległości, że po prostu albo życie ludzkie jest za krótkie, albo by po prostu musiało być jakiś ten czas po prostu, by musiał się czas jakoś biec, by musiał inaczej. Zresztą były jakieś takie hipotezy, że jak tutaj na przykład kosmonauci są na Ziemi, to ich wskazówki zegara idą jednakowo, ale po wystartowaniu rakiety i gdzieś tam już wyleceniu w kosmos, im dalej od Ziemi, to czas, niby te same zegarki, te same mechanizmy, a tu czas już inaczej by biegł. I na przykład po powrocie na Ziemię ci ludzie byliby dalej młodzi, a wróciliby na Ziemię i na Ziemi po prostu ci inni młodzi ludzie, którzy ich wysyłali w kosmos, to teraz już są staruszkami, a oni wracają na Ziemię jako młodzi, bo po prostu w kosmosie inaczej czas płynie. Także takie różne po prostu hipotezy. No ale to są wszystko hipotezy, a jak to jest naprawdę i jak to... Jak to będzie w przyszłości, jak to ludzie właśnie będą się przemieszczać w tym kosmosie tak wielkim, jak sobie ludzie poradzą z tymi odległościami, które po prostu są olbrzymie odległości i po prostu jak my tutaj żyjemy na Ziemi, to po prostu u nas czas biegnie normalnie, ale już tam gdzieś po oddaleniu się od Ziemi wszystko się zmienia. Piękny donate, super, dzięki, wielkie dzięki, pozdrawiam. Także tutaj po prostu zachód słońca, maluję zachód słońca, no i po prostu
jeszcze będę właśnie musiał wymyśleć, co na tym obrazie jeszcze ma być, oprócz tego zachodu słońca. Bo nie tylko zachód słońca to za mało, jeszcze trzeba będzie coś tutaj namalować. Może jakieś zwierzęta, może jakieś rośliny, może jakieś kwiaty na przykład. Ale to jeszcze po prostu będzie jeszcze pomysł, trzeba mieć. Może widzowie coś wymyślą. To nie ma co. Jest light 2 godziny i 11 minut. A już późna godzina. To powoli trzeba będzie kończyć live. Bo już powoli zmrok zapada. Zresztą tutaj mi się już kończy nawet bateria. Bateria się powoli już rozładowywuje w laptopie, także i tak czy siak, to i tak już zaraz będę musiał kończyć, bo mi się po prostu laptop wyłączy, bo tutaj akurat mam tak umieszczony na parapecie okiennym mam umieszczony ten laptop. Tu jest okno. O. Bo inaczej by się po prostu nie zmieściło. No tu jest okno, tu za okna nawet się mogę patrzeć, inaczej by się nie zmieściło, bo mało miejsca jest, więc na parapecie okiennym najlepiej po prostu ten laptop postawić. No ale tutaj znowu, żeby włączyć jakieś ładowanie, to by trzeba było kabel ciągnąć. Ale to, co było doładowane, to było na tyle doładowane, że jeszcze tutaj na tyle jeszcze, to jeszcze jest prądu, że jeszcze wytrzyma. Jeszcze trochę wytrzyma, już będę musiał kończyć powoli. Jest godzina 21:40. Później będzie 22:00. Ale już live wcześniej skończę. Jeszcze tylko popatrzę się, czy ktoś jakieś pozdrowienia, czy chciałby jutro też live. No nie wiem, to zależy od humoru, od nastroju i od tego, od różnych okoliczności. Ciekawe, czy niektórzy będą za tymi czasami tęsknić. No. Nigdy nie wiadomo właśnie, jak to tam. Co kto za czym.
będzie tęsknić, no bo różnie to bywa, no. Jedni mogą tęsknić, inni nie, no to wszystko zależy po prostu od ludzi, od przyjaciół, od znajomych. No ale wiadomo, że zazwyczaj jednak to tak, tak zazwyczaj jest, że jednak już takie miniony czas to już się dobrze wspomina. No bo właściwie najczęściej to jest tak, że jednak ludzie te takie jakieś złe rzeczy zapominają, a te takie lepsze rzeczy pamiętają. I no i z przyjemnością wspomina się minione czasy, mimo różnych mankamentów, no bo przecież kiedyś to nawet taki filmik nakręcić, co teraz, teraz nakręcenie filmiku to żaden problem. Po prostu bierze się telefon komórkowy i kręci się filmik, nie? A kiedyś nakręcić filmik to było w ogóle wyzwanie, nie wiadomo jakie, i to jeszcze wszystko było dużo gorszej jakości, bo na przykład jak mój wujek chciał nakręcić filmik taki rodzinny, to właśnie specjalnie sobie kupił kamerę, ale ta kamera to w tamtych czasach jeszcze to były kamery, jeszcze nie było tych kamer wideo, bo potem to już były kamery wideo, to już te kamery wideo już były lepsze. Ale wcześniej to były takie kamery na klisze. Ale nawet filmik. Nawet nie filmik. Przecież nawet zdjęcie zrobić, kolorowe zdjęcie, to już było też bardzo ciężko, bo zazwyczaj to robiło się zdjęcia czarno-białe. A kolorowe zdjęcie zrobić, no to mnóstwo pieniędzy i zachodu, a teraz to po prostu zdjęcie, żeby zrobić zdjęcie, bierze się aparat cyfrowy albo właśnie komórkę, zwykły smartfona się bierze, robi się zdjęcie i już. I jeszcze można zrobić od razu dużo zdjęć i później wybierze się najlepsze. Także teraz to zupełnie inne są czasy właśnie. I to tak w różnych rzeczach to właśnie się pozmieniało. Dużo różnych rzeczy się pozmieniało jednak. No to nie ma co. To ja powiem dobranoc i na razie. Gracja, jak szybko mijają chwile, jak szybko mija czas. No była taka piosenka, jak szybko mija życie, jak szybko mija czas. Za dzień, za rok, za chwilę razem nie będzie nas. Ale to była piosenka harcerska taka. Już spać trzeba. No właśnie, spać już trzeba. No to dobranoc wszystkim i na razie i cześć i czołem. Goodbye. Podziękował.